Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem tak naprawdę świeżo po urlopie. Właśnie przyjechałem. Przyjechała do mnie też paczka, która czekała na mnie przez chyba pół tygodnia. Są tam części do Amigi. Na razie nie powiem jakie. Sam jestem ciekaw, czy osoba, której zamówiłem paczkę, dała to, co obiecała dać. Zaraz to sprawdzimy. Zabieramy się za rozpakowywanie. Mam tutaj specjalny taki nóż, niebezpieczny. Policja już do mnie jedzie. Tak. No to rozpakowujemy. Krótko się bierzemy tutaj. Taśma. Jedna. Druga. Trzecia. Nasz skarbiec już otwarty troszeczkę. Zoom wywalimy. Co tu mamy się? Gazety. Eksterka gazet. Co tu mamy? Popękana obudowa od Amigi. Dość kiepski w stanie, ale z braku laku marudzić nie możemy, tak? Ok, co my tu mamy? Mamy tutaj obudowę od Amigi 500. Mam nadzieję, że dobrze widać. Troszkę tutaj połamana. Front jest w stanie dobrym do odrestaurowania. Wszystko wydaje się być dobre. Co w środku? W środku jest sama klawiatura. Żółta, tutaj troszkę rdzy. Elektronika wygląda na dobrą. Wymaga na pewno czyszczenia i wybielania. To jest przede wszystkim podstawa. Tak, włożymy na bok. Ekran frontowy. W sumie mało mi potrzebny, mam takich ekranów dużo. Nie korzystam z nich za bardzo, szczerze powiedziawszy. W moich Amigach te ekrany są pozdejmowane, natomiast same ekrany trzymam. Okay. Też na bok. No i dół. Dół jest popękany. To nie wygląda dobrze. Nie wiem, czy takie zostało to wysłane, czy to w paczce się stało. Zaraz zobaczymy. Jeżeli znajdziemy elementy w środku w paczce, można to ładnie odrestaurować. Można to uratować, można z tym coś zrobić. Jeżeli ich nie będzie, no to dół może tak naprawdę iść się dobrze do śpiwnika. Ok, odłożymy to też na bok. Tutaj front. Brudny oczywiście, ale wszystko w jednym kawałku. Ok. To pierwsza Amiga. A teraz przyczas na drugą. Co my tu mamy? Front także jest w dobrym stanie, jeżeli chodzi o pęknięcia. Tak, tu jest wszystko ok. Tylko wyczyścić i wszystko działa. Tak, odkładam na bok. Klawiatura. W klawiaturze brak jednego guzika. Tutaj F4 jest nieobecny. Elektronika. Brakuje ekranu zasiepiającego, ale wydaje się być ok. Natomiast wszystko przetestuję po podłączeniu do płyty głównej. Ekran frontowy. I tutaj niestety także już widzę kawałek plastiku leży. Tak, tu jakiś kamień, nie wiem co to jest. Popękane wszystko. Tu jakiś kawałek kamienia. No nie wygląda to dobrze. Generalnie chłop, który mi to sprzedał, mówił, że wszystko jest kompletne.
nie mam zaślepki. To jest wszystko popękane. Tutaj, pęknięcie. No, ja to mogę skleić, natomiast już tu chodzi o samą zasadę, że tak powiem, to nawet tutaj nie pasuje. To jest pewnie tam tej części obudowy. Patrzymy dalej. Może znajdziemy brakujące elementy, to coś z tego uratuje. Gazety, takie coś, proszę, w paczce. No, to tu dużo mówić. Miałem coś nie spisał. Dał mi jakieś elementy gruzu. Jestem bardzo zdziwiony, ponieważ był to użytkownik z portalu ppa.pl. Tak. Nie polecam. Niestety jestem bardzo, bardzo zdziwiony tym, co dostałem. To. O tym nie było mowy w mailu, nic. Ja ogłoszenie dałem na ppa.pl. Dość jasne, że ma być niepopękana, wszystko ma być kompletne. Tutaj brak tego zatrzasku, tak utrzymującego klawiaturę. No nie, jestem bardzo zawiedziony. Co tu dużo mówić, no. Niestety moje odrestaurowanie Amigi będzie musiało troszkę się wydłużyć. Myślałem, że zacznę to robić dość szybko. Muszę teraz polować na dolną część obudowy. Miało być kompletne, zaślepki, wszystko. No tutaj tak naprawdę nic nie ma. Szkoda. Gdyby kiedykolwiek osobnik mieniący się generalnie ksywą Orku, Oracle się pisze, chciałbym coś sprzedać Amigowego bądź cokolwiek innego z ppa.pl, nie polecam. To się w ogóle mija z celem. Fakt faktem, nie zapłaciłem dużo. Powiem szczerze, że taki sprzęt na taki zestaw, jeżeli chodzi o klawiatury plus obudowy, nie zapłaciłem dużo, ale gdyby mi napisał, powiedział, że ma pękane takie gówno, to bym powiedział: chłopie, to przy nie wypierdalaj z tym, ja tego nie chcę za żadne grosze. No trudno. Tak to bywa czasami. Dlatego teraz przestrzegam przed tym człowiekiem. Ja od niego osobiście nigdy nic więcej nie wezmę i wam też radzę niczego więcej nie brać. No cóż, trochę przykry odcinek dzisiaj. Trudno, tak się zdarza. To wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i jeszcze raz przestrzegam.